Dzień dobry. Leszek Balcerowicz to nie tylko były wicepremier i były lider Unii Wolności, ale też były sportowiec. Tak? Potwierdzam, miałem mistrzostwo polskich juniorów w biegach przełajowych w dawnych czasach. To był bieg po władzy, jak się okazało, na przełaj, ale zaczniemy nie od biegu, tylko od meczu z Estonią. Widział pan? Nie oglądałem. Nie jestem fanem piłki nożnej. Oglądałem jakiś kryminał. Oczywiście, Leszek Balcerowicz i kryminały. To jest zbitka, którą państwo już, którzy nas słuchają regularnie, powinni pamiętać. Zacznę od innego pytania, bo wszyscy patrzą na te 100 konkretów Donalda Tuska, na obietnicę PSL-u i trzeciej drogi i na obietnicę Lewicy. A czemu benzyna nie jest po 5,19 zł? Jak pan myśli? Główna część to są podatki. Mamy sytuację taką, gdzie choć podatki łącznie są wysokie, to wydatki są jeszcze większe. I w rezultacie mamy rekordowy na tle Unii Europejskiej deficyt, za który płacimy rekordowo wysokie odsetki. No bo Donald Tusk w sierpniu mówił, że mam bardzo konkretne rozwiązanie. Wystarczy jedna decyzja, a benzyna byłaby po 5 zł. Gdybym to ja był premierem, to benzyna byłaby po 5,19 zł. No możliwe. Naprawdę to mówił? No słowo honoru, przecież bym nie wymyślił takich rzeczy. Mój Boże, to jest mój komentarz. No dobra, to ja nie mam więcej pytań w takim razie. 100 dni Tuska to dzisiaj. Dziś przypada ta magiczna dla wielu, chyba zwłaszcza komentatorów, data, kiedy można już zobaczyć, co politycy zrobili. Zwłaszcza, że akurat Donald Tusk, jego partia, jak szła po władzę, ogłosiła 100 konkretów na 100 dni. To zanim o 100 konkretach, to największy sukces, pana zdaniem, tego rządu to jaki? To jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz naprawy wymiaru sprawiedliwości. Ogromna zasługa ministra Bodnara. Czyli w dziedzinie gospodarki nie widzę żadnej widocznej naprawy. Widzę kontynuację pisizmu. Kontynuację pisizmu. Tak. Przecież oni sobie wyrwą włosy z głowy, profesorze. To narzuca się każdemu, kto obserwuje politykę gospodarczą. Po pierwsze ma na myśli to, że nie ma zapowiedzi odwrócenia pisowskich nacjonalizacji, czyli upolitycznienia gospodarki. Po drugie nie ma nawet zapowiedzi poważniejszych naprawy finansów publicznych. Rozumiem, że to tym sposobem odpowiedział pan na moje kolejne pytanie o największą porażkę tego rządu. No bo rozumiem, że skoro wymiar sprawiedliwości i decyzje ministra Bodnara są największym sukcesem, to największą porażką jest to, że gospodarczo ten rząd pozostał... I finanse publiczne, tak. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to tutaj rzeczywiście zapowiedzi PO i samego Tuska były prawidłowe, to znaczy... Oni zapowiadali, że zajmą się naprawą. Poza tym jest bardzo dobry minister Bodnar. W dziedzinie gospodarki, polityki gospodarczej Tusk i PO w trakcie kampanii wyborczej w gruncie rzeczy licytowali się z PiS-em. Na przykład kto da więcej, tak? Albo kto szybciej wprowadzi 800+. Tak, tak. PiS powiedział, że od 1 stycznia nie będzie halo, halo, my chcemy już teraz, tak? Tak było rzeczywiście. To była degradacja jakości debaty na temat bardzo ważne polityki gospodarczej w sytuacji, w której, jak powiedziałem, Polska ma bardzo duży deficyt budżetu i płaci wysokie odsetki za to. No dobrze, ale pan mówi tak, polityka gospodarcza to kontynuacja rządów PiS, ale PiS przegrał nie dlatego, że polityka gospodarcza Polakom się nie podobała, tylko przegrał z racji wielu innych spraw. No już nie ma sensu w tej chwili wracać do tego, bo mówimy o 100 dniach rządach Donalda Tuska. To może jednak Tusk słusznie wykoncypował, że nie ma co zmieniać coś, co było przez Polaków dobrze oceniane. W końcu przegrali, to po pierwsze. A po drugie, ja należę do tej grupy, która stara się oceniać działania polityków po skutkach dla kraju. I też zachęcam innych, żeby to robili, a nie po kto jest lepszym graczem. Pan nazywał 100 konkretów populizmem obliczonym na naiwność. No, podtrzymuję tę opinię, chociaż nie wiem, czym wypowiadałem, ale... Tak, akurat to cytat z Leszka Balcerowicza, wydaje się, że to pan. No, nie, ale... chyba nie ma sobowtóra, ale dobrze. No i mogę powiedzieć tak, po pierwsze, dlaczego 100? Dlatego, że dobrze to brzmi. Po drugie, tam nie ma rzeczy najważniejszych. Przypomnę, to nie ma naprawy finansów publicznych i nie ma nic na temat redukcji rozdętego sektora firm państwowych. I to są zasadnicze rzeczy. Natomiast jest dużo rzeczy, które budzą wątpliwości. Panie profesorze, pan już drugi raz mówi o redukcji, o prywatyzacji. To ja mam jedno konkretne pytanie, panie profesorze. Zwracam się do Leszka Balcerowicza, który jest naszym gościem.
jedną z takich decyzji, która wywołała najwięcej kontrowersji, a w każdym razie była bardzo widowiskowa, było przejęcie przez nową ekipę mediów publicznych. No i wtedy pojawiają się komentarze, no, że to przyjdzie znowu PiS albo jakiś neo-PiS, post-PiS, czy jakkolwiek to tam będzie się nazywało. I też z powrotem odbierze te media publiczne i one tak będą przychodziły jak taki łup wojenny z rąk do rąk. Wie pan, media publiczne były wcześniej przejęte, de facto, może nie własnościowo, i kontynuacja tej praktyki nie jest dobra. Ja nie od dziś nie jestem tu oryginalny. Jestem zwolennikiem tego, żeby odpolityczyć media. Jedyny skuteczny sposób w ogóle odpolitycznienia firm to jest ich przekazanie w ręce prywatne. Sprzedać telewizję publiczną? To masz źle brzmieć? Nie, ja to ma być prowokacyjne? Nie. Lepiej sprzedać niż darować. No. Nie, profesorze, nie mówimy teraz o jakichś akcjach korupcyjnych, że dam ci to po taniości. Ale pytam poważnie. Dobrze, czyli co? Telewizję publiczną sprzedajemy. Rozumiem, że Polskie Radio też dzielimy na poszczególne kanały, programy i też je sprzedajemy, tak? Tak, dlatego że wtedy nie będzie takiej pokusy dla polityków pozbawionych skrupułów, od czasu do czasu się zdarzają, żeby posługiwać się tymi mediami jako instrumentem swojej partyjnej propagandy. Ale wie pan dobrze, że zaraz pojawią się głosy, że w krajach europejskich wszędzie są media publiczne. My jesteśmy w radiu prywatnym, ja powiem tak, to nie mój interes, no ale pytanie jest pytanie. Po pierwsze, nie wszędzie z tego co wiem, ale to do sprawdzenia. A po drugie, z faktu, że coś jest na zachodzie w niektórych krajach, nie wynika jeszcze, że jest dobre. W zachodzie mamy dużo rzeczy, których nie powinniśmy naśladować, na przykład jeszcze większe niż u nas wydatki budżetowe. Ale to prywatyzować, rozumiem, należałoby nie tylko media. Orlen też jest takim łupem. No, proszę pana, to jest oczywiste. No dlaczego po pierwsze trzeba zdemonopolizować? Czyli podzielić. Bo prywatny monopol nie jest dobrym rozwiązaniem, choć jeszcze gorszym jest państwowy monopol, więc demonopolizować i następnie przekazać w ręce prywatne. Jeżeli się ktoś obawia, że to jest strategiczne i nie powinno, to niech wyjaśni, co to jest strategiczne. No to ja pytam pana, czy jest coś, czego by Leszek Balcerowicz nie sprywatyzował? No, tu trzeba przypomnieć taki klasyczny podział dóbr w ekonomii. Przypomnę. Są dobra publiczne i dobra prywatne. Dobra prywatne to jest, prywatne są takie, które nie mogą być kupowane indywidualnie. Obrona narodowa, ochrona środowiska w naszej mierze. A jeżeli mamy do czynienia z ogromną większością dóbr, czyli prywatnych, to tu własność prywatna, jeżeli jest tylko konkurencja, lepiej się sprawdza gospodarcza, a ponadto jest lepsza niż kontrola polityczna. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pan by zostawił w rękach państwa tylko armię, no jak rozumiem, również policję i pewne elementy związane z kontrolą, z ochroną środowiska? No przepisy oczywiście, tak, no, bo to trzeba się posłużyć nie swoimi prywatnymi preferencjami, a tym, co wiadomo z badań. No Leszek... i moim zdaniem z badań wynika to, że dobra publiczne nie da się zresztą ich nasz prywatyzować. Dobra prywatne powinny być domeną własności prywatnej, warunka konkurencji. Leszek Balcerowicz zawstydził właśnie Janusza Korwin-Mikkego i Sławomira Mentzena o programie tego rządu, bo o tym będziemy rozmawiać, o tym, czy Adam Glapiński, prezes NBP, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, o tym, czy VAT na żywność powinien wzrosnąć, a składka zdrowotna zostać obniżona. O tym wszystkim w RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Już teraz serdecznie zapraszam, a państwu życzę miłego weekendu. No to panie, a zacznijmy od czegoś innego, tę drugą część rozmowy, jeśli mogę. Jedno zdanie do protestujących rolników od Leszka Balcerowicza brzmiałoby jak? Ilu wśród was jest autentycznych rolników? A ilu działaczy politycznych, na przykład Solidarności Indywidualnej? To jest miłe pytanie. Rozmawiałem tu z rolnikiem, autentycznym rolnikiem. Faceta znam. Gospodaruje na granicy z Białorusią. Był na proteście. Poważny człowiek. No i duży. Co z tego ma wynikać? No, to znaczy to, że tam są naprawdę no, też tylko to rolnicy. Trzeba sprawdzić, jaka jest rola działaczy rolniczych, czy pseudorolniczych. Poza tym, proszę pana,
przeciwko czemu oni protestują? Przeciwko poziomowi cen, który zależy od cen światowych, od wspólnej polityki rolnej, no to niech sobie pojadą do Brukseli. Ale profesorze, oni nie protestują przeciwko poziomowi cen. Oni protestują przeciwko dwóm rzeczom. Przeciwko napływowi taniej żywności z Ukrainy, to w przypadku Polski, bo w przypadku reszty Europy Zachodniej także taniej żywności z Afryki. Wobec nadchodzącego, a czasami już pojawiającego się w prawodawstwie, Zielonego Ładu, który nakłada na polskich rolników rozmaite ograniczenia. Po kolei, to jeżeli uznamy, że zasadne są protesty przeciwko taniemu czegokolwiek z importu, to dlaczego nie zablokować importu na samochody? No i wszelkie inne Polska dobra przemysłowe, po pierwsze. Samochodów, więc to nie jest konkurencja wobec polskich przedsiębiorców. Ale to pan, ja mówię generalnie, to nie ma żadnego uzasadnienia, protest przeciwko temu tylko dlatego, że coś jest tańsze, bo z importu. To co, wejdziemy, wrócimy do PRL-u, gdzie nie było właściwie konkurencyjnego importu. Co do drugiego natomiast, to rzeczywiście tu się zderzają, jeżeli chodzi o sprawę Zielonego Ładu, pewne preferencje czy poglądy ekologów i rolników, i być może te pierwsze daty były pochopnie przyjęte i dlatego dyskutuje się w Unii Europejskiej nad przesunięciem terminów. I wreszcie po trzecie, sama Unia Europejska nie uratuje się całego świata przy globalnym ociepleniu. No właśnie, to jest argument rolników. My będziemy tutaj narzucali sobie przeróżne ograniczenia, będziemy ugorowali część pól. Od tego na chwilę się odeszło, ale wcale nie na stałe, bo wbrew temu, co się mówi, ten pomysł został zawieszony, a nie zniknął z Zielonego Ładu. Więc my będziemy ugorowali nasze pola, zakażemy stosowania pestycydów, będziemy mieli 1000 innych ograniczeń odorowych, czyli że tam fermy nie mogą być blisko ludzi. To wszystko jest super, bo powietrze świeże i tak dalej. Tylko rolnik powie panu tak, na mnie się nakłada rozmaite ograniczenia, w związku z tym moje mleko musi kosztować 2 złote 50 groszy za litr, jak ja je oddaję do skupu. A mleko z Ukrainy będzie kosztowało złotówkę, bo on ma wszystko w trąbie. Stosuje pestycydy, jakie chce, nie musi się niczym ograniczać. Akurat przykład mleka nie jest najlepszy, bo się nie importuje mleka z Ukrainy, ale rozumiem, co panu chodzi. No, ale wie pan dobrze, że zamiast mleka mogą być jabłka, ziemniaki, cokolwiek. No dobra, to nie wchodzimy w takie boczne wątki. Natomiast generalny postaw to jest taki, że samo blokowanie dróg i granic nie można uznać za przyjętą powszechnie formę, przyjętą i akceptowaną formę protestu. Czyli nie powinni blokować granic, ani dróg. Ale dróg, no tak. No a co, uznajemy to za wyraz praworządności? A jak ma protestować rolnik? No nie w taki sposób. Ale jak? To znaczy, jeżeli w ten nie, to rolnicy są też silnie reprezentowani. I w parlamencie mają swoje partie, które chodziły za rolników. Ale pan przed chwileczką mówił, że politycy nie powinni się przyklejać do rolników. Zadaję pytanie, z którego miałoby wynikać, że jest jakieś moralne czy legislacyjne uprawnienie do blokowania dróg. O to nie, panu chodzi? Nie, panie no profesorze. To, o, o to, żeby pan odpowiedział na proste pytanie. Jeżeli pan mówi, że blokowanie dróg jest złe, co mnie jako kierowcy oczywiście też wkurza. No nie jako kierowcy, jako zwolennika praworządności. Super. No to jak może protestować rolnik, tak by jego protest był słyszalny? Wie pan, nie wszystkie protesty muszą być akceptowane i nie wszystkie postulaty muszą być akceptowane, bo gdyby tak było, to ten, kto ma większe zdolności paraliżowania życia publicznego, miałby największe korzyści. Mhm. Czyli po prostu zakażmy rolnikom protestować w ten, sposób. Nie, proszę pana, nie potrzeba zakazywać, bo są zakazy. Mhm. One są łamane. A tolerowanie łamania zakazów prawnych jest bezprawiem. Łamanie zakazów prawnych jest bezprawiem, a tolerowanie tego rodzaju procedury to jest naruszenie praworządności. To w ten sposób odpowiedział pan znów na pytanie, zanim je zdążyłem zadać, bo chciałem to spuentować pytaniem, czy bliżej panu do zdania rolnicy jestem z wami, czy chłopy weźcie się do roboty. Rozumiem, że bierzcie się do roboty. Dlaczego pan próbuje taki fałszywy dylemat ustawiać? Ja odpowiedziałem dostatecznie precyzyjnie, jak sądzę, na panie pana profesorze, pytania. Czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Platforma Obywatelska tam widzi jego miejsce. Mówi, że był zaangażowany politycznie, no i w dodatku jest kiepskim prezesem NBP. Jest jeden poważny zarzut. Te inne, jak wymieniane, są moim zdaniem niedostatecznie poważne z punktu widzenia konstytucji, a mianowicie to, że
Narodowy Bank Polski pod jego wodzą wydrukował 200 miliardów złotych, żeby finansować deficyt budżetu i to jest sprzeczne z konstytucją. Natomiast inne, choć mogą budzić zrozumiały protest, ale tam jest zaangażowanie na to, tak? nie mają podstawy w konstytucji. Czyli odpowiadam na pytanie, tak, jeżeli zarzuty skupią się na tym jednym. Czyli nie zaangażowanie polityczne. No, ja doskonale rozumiem tutaj pański punkt widzenia. Pan był liderem partii, pan był wicepremierem. Ale ja się nie angażowałem politycznie jako... Jako lider partii. Nie angażowałem się politycznie, będąc szefem NBP-u. Pan był czynnym politykiem. Marek Belka był czynnym politykiem, był premierem i liderem partii. Byliście później panowie szefami NBP-u. Pan myli następstwo w czasie z wpływem poprzedniej kariery na działalność późniejszą. Niech się to są dwie różne rzeczy. Adam Glapiński broni się sam, ja go nie będę bronił. Ja zwracam uwagę, co pan powiedział. Ja panu pokazuję, że podział między Nie, pan byłym, nic nie pokazuje, pan myli dwie rzeczy. Następstwo w czasie dziękuję, panie profesorze, zachowaniem się w danej funkcji. Dziękuję profesorze za tę lekcję. Pozwolę sobie pozostać przy proszę swoim bardzo. Zdaniu. Otóż uważam, że tak właśnie pan mówi o tym drukowaniu pieniądza, ale wie pan doskonale, bo to jest moje pytanie, czy to postawienie Glapińskiego przed Trybunałem nie uderza w niezależność NBP? Bo każdy następny rząd znajdzie kilku profesorów ekonomii, którzy napiszą mu opinię, że Kowalski jako prezes NBP-u źle walczy nie wiem, o silną złotówkę, albo źle walczy z inflacją. I na tej podstawie będziemy chcieli się go pozbyć, stawiając go przed Trybunałem Stanu. Nie, dlatego, że zawsze jest tak bardzo, można proszę zrobić. Pana, nie, dlatego, że jest bardzo wyraźnie zapisane w Konstytucji. Zapisane w Konstytucji zakaz finansowania deficytu budżetu przez bank centralny, a w przypadku tych innych rzeczy nie ma takich zapisów w Konstytucji. Profesorze, wszystko można w tej chwili, jak się okazuje, uznać. No jeżeli wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, a my uznajemy, że Trybunał Konstytucyjny jest źle obsadzony, bo tak uznajemy i po prostu nie jest, nie będziemy go, w związku z tym nie będziemy go słuchać i to, żeby była jasność. To nie jest wymysł tego rządu. Przecież Beata Szydło też nie drukowała, nie publikowała orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, to znaczy, że jedno, że rząd może sobie z Konstytucją robić co zechce, jeśli ma policję. Proszę pana, z faktu, że zdarzają się rzeczy nagalne dotyczące fałszywego powołania się na Konstytucji, nic nie wynika takiego, które by zaprzeczało temu, że Adam Glapiński, to szef NBP-u, naruszył bardzo wyraźnie określone. To jest pańska opinia, wie pan doskonale, to nie jest moja opinia, może pan odesłać ludzi do Konstytucji. Rozmawiałem z bardzo wieloma profesorami ekonomii, na przykład profesorem Marcinem Piątkowskim, który mówi, że tak nie jest. No i rozumiem, to jest pańska opinia. Ja szanuję ją, dlatego pana tutaj zapraszam. Ale bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę, ale no. To nie oznacza, że teraz powiem coś strasznego, że pańskie słowo jest ostateczną wyrocznią. Ja mogę tylko powiedzieć, że każdy nie może sięgnąć do Konstytucji. Ja akurat dlaczego to pamiętam? No bo akurat byłem jednym z, jakby to powiedzieć, współautorów Konstytucji, zwłaszcza w tym punkcie, a mianowicie zakazu finansowania deficytu budżetu przez bank centralny. I to nam dobrze służy, czy dobrze służyło, dlatego że to nas chroniło do tej pory przed niekontrolowanym wzrostem deficytu. Inny bardzo ważny zapis, przypomnę, to jest to, że dług publiczny nie może przekroczyć 60%. To jest zapis konstytucyjny. Dobrze, tak, wiem. Zostawmy więc Adama Glapińskiego. Na razie jeszcze na fotelu prezesa NBP-u, ale jak widać, nowa koalicja ma inne pomysły. I mam pytanie do pana, czy VAT powinien wzrosnąć od pierwszego? To już, on wzrośnie. O 5,0, gdzie została obniżona ta stawka interwencyjnie do 5%. No więc czytam zarówno w opinii NBP-u, ale też w opinii Lewiatana i innych ekspertów, że to spowoduje wzrost inflacji o 0,9%, ale Lewiatan dodaje, zysk do budżetu to 12 miliardów złotych. Inflacja nie zależy od tego, czy zmienią się stawki podatkowe. Inflacja na dłuższą metę, ale od tempa tworzenia pieniądza. To jest, przepraszam za elementarz. Po drugie, nie można odpowiedzieć na to pytanie abstrahować od odziedziczonego i na razie kontynuowanego stanu finansów publicznych, którego mamy wielki deficyt w trzeci pod względem wielkości po Słowacji, Rumunii w Unii Europejskiej.
czyli taką dziurę budżetową. Mhm. I po drugie, od, jak już powiedziałem, płacimy za to najwyższe, trzecie też po wysokości odsetki. Profesorze, ale to prosta decyzja. Czy VAT powinien pana zdaniem wzrosnąć, czy nie? Powinien wzrosnąć do 5%, wrócić do tej stawki? No chyba, że wie pan co, oczywiście, że powinien, jeżeli chcemy coś robić z tym większym niebezpieczeństwem, mianowicie deficytem budżetu, ale na tym się sprawa nie kończy. Trzeba przede wszystkim spojrzeć na wydatki, rozdęte. Nie wiem, co pan, szczęście pan kojarzy liberalizm. Między innymi mnie się kojarzy z niskimi podatkami, z tym, no że tak, ludzie mają więcej kieszeni, sami decydują, na co te pieniądze wydać. No, ale jak można mieć niskie podatki, jak się ma wysokie wydatki? Czyli walka o niskie podatki zaczyna się od wydatków. To jest trochę trudniejsze i dlatego wiele ludzi o tym nie pamięta. O wydatkach mówiliśmy. Pan nie jest entuzjastą 800+, prawda? No, dlatego, że wbrew temu, co niektórzy twierdzili, w żadnej mierze nie przyczynia się do naprawy sytuacji demograficznej. Po drugie, to trafia do biedniejszych i bogatszych i między innymi w ramach tego rozwiązania biedniejsi, a bezdzietni finansują bogatszych z dziećmi. Czyli powinno się co, zlikwidować, czy zostawić tylko dla najbiedniejszych? 800+. Mamy zasiłki rodzinne, więc trzeba zobaczyć. Czyli zlikwidować, a resztę dać na zasiłki rodzinne, tak? Tak, oczywiście, jeżeli coś chcemy zrobić z tym wielkim niebezpieczeństwem, mianowicie dużą dziurą budżetową, to należy do takich ruchów ratunkowych. Składkę zdrowotną nazwał pan nie składką, a podatkiem. Pojawiają się postulaty obniżenia tej składki, ale znowu, jak zawsze w takich sytuacjach, nikt nie jest zadowolony do końca. Bo ci, którzy chcieli obniżenia radykalnego składki zdrowotnej, ci przedsiębiorcy będą niezadowoleni. Lewica i tak jest niezadowolona, bo mówi, że to ona jest obniżona tylko dla przedsiębiorców, a nie dla pracowników. Jak należałoby to rozwiązać, profesorze? Nie nazywać podatku składką. To po pierwsze, bo to robienie ludziom wody z mózgu. Od tego zaczynamy chyba jakąś rozumną dyskusję. No i patrzeć na całość, a nie na jakieś fragmenty, a mianowicie na całość problemu, jakim są finanse publiczne, w których mamy, jak powiedziałem, wysokie wydatki i na dodatek dziurę budżetową. Profesorze, musimy kończyć. Teraz, no dobra, co tam? Zadam to pytanie. Są dwa ulubione pytania moje, pytania dziennikarzy. Jedno to, jakie są pańskie plany na przyszłość, ale to wtedy, jak się rozmawia z gwiazdą seriali. Jeśli pan nie wystąpił w żadnym, to pytanie pominiemy i zadam pytanie o ocenę szkolną dla rządu Tuska. Przypomnę, profesorze, że jesteśmy teraz w skali szkolnej od 1 do 6. A nie 2 do 5, jak za naszych czasów. Bardzo wysoka ocena, jeżeli chodzi o naprawę praworządności. Powiedziałem, to jest zasługa ministra Bodnara. Ile rozumiem, tutaj? Że Tusk. I bardzo niska ocena, jeżeli chodzi o naprawę finansów publicznych i gospodarki. Dobra, a w ocenach szkolnych to ile dostałby Bodnar, a ile dostałaby część gospodarcza? 5, 6, 2, no. Jeżeli chodzi o naprawę finansów publicznych i gospodarki. Czyli coś między 5 a 2, tak ogólnie razem. Nie, ale to nie sumujemy. Nie sumujemy, nie? Nie? Czyli nie robimy tak, że 7 i dzielimy na 2, bo to wtedy wychodzi 3+. Leszek Balcerowicz był Państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu również, kłaniam się, do widzenia.